pojechali na Adolf Hitler Auschwitz 6/4. Nie ma czasu do stracenia. Niemcy zaraz tu będą. Macie godzinę, by uratować efekty pracy agenta Orła. Szybko, nim czas się skończy. Powodzenia. Skąd pomysł na tego typu grę? Tego typu gry podbiły już cały świat, podbijają również od mniej więcej 2 lat całą Polskę. My osobiście zaczęliśmy o tym myśleć po wizycie za granicą w tego typu pokoju. Zaczęliśmy myśleć nad otwarciem go najpierw we Wrocławiu, a potem, kiedy wybuchła cała sprawa Złotego Pociągu, no, nasze myśli od razu skierowały się na Wałbrzych. Zresztą tutaj moi wspólnicy, z którymi to prowadzę, są z Wałbrzycha, więc to wydało nam się naturalnym wyborem, żeby oprzeć się na lokalnym kolorycie i zrobić pokój, który będzie w jakiś sposób wyjątkowy i bardzo ciekawy zarówno na mieszkańców miasta, jak i odwiedzających go turystów. Jak to będzie wyglądało? Zapraszamy do nas grupy od 2 do 4 osób. Należy wejść na stronę naszą, zabukować sobie wizytę w pokoju i stawić się o wybranej porze. I w momencie, kiedy wchodzimy do pokoju w grupie, mamy zawiązane oczy, słyszymy wstęp fabularny, który wprowadza nas w historię agenta Orła roku 1944 i poszukiwań agenta, który wpadł na trop Złotego Pociągu w rękach nazistów i próbuje dostać się do tego Złotego Pociągu. I następnie w ciągu godziny musimy wydostać się z pokoju, znajdując finalny klucz. Ale no, nie jest to proste. W pokoju jest cała masa kłódek, zagadek, łamigłówek, które gracze muszą rozwiązać, by dojść do rozwiązania finałowego, by ostatecznie dostać ten klucz i wydostać się z pokoju. Kto może wziąć udział w tej grze? Tak naprawdę wszyscy. Zapraszamy drużyny zarówno znajomych, rodziny z dziećmi, tak naprawdę już dzieci od 7 roku życia rozwiązują razem z rodzicami. Młodsze też powinny się świetnie bawić, bo nie ma tu absolutnie nic strasznego. Jedyne co, to może troszeczkę zabraknąć jeszcze umiejętności, żeby rozwiązać niektóre zagadki. Natomiast sądzimy, że sama oprawa pokoju i tak się spodoba. Więc grupy znajomych, przyjaciół, współpracowników, no i rodzin. Tak naprawdę pokój jest zaprojektowany dla każdego. Dla początkujących mamy też przewidziane ułatwienia, także nikt nie powinien się bać i absolutnie nie ma tu nic klaustrofobicznego czy strasznego dla osób, które obawiają się tego typu zabawy, nie chcą być zamknięte w pokoju. Jest to bardzo fajna przygoda, jest to tak naprawdę gra przygodowa zamknięta we wnętrzu zwykłego mieszkania.